piękne widoki, czyste powietrze i status uzdrowiska. To Supraśl, miasteczko otulone przez Puszczę Knyszyńską. Ilość atrakcji i spokój zadowolą nawet najbardziej wybrednego turystę. A do tego wspaniała kuchnia i regionalne smaki, które znajdziecie w kilku naprawdę genialnych restauracjach. Nawet jesienna aura nie jest w stanie odebrać temu miejscu uroku. Zapraszamy Was na krótki spacer po Supraślu. I nawet jeśli wydaje Wam się, że znacie to miasteczko doskonale, to pamiętajcie, że jest tu tyle do odkrycia. Z powstaniem Supraśla wiąże się ciekawa legenda. Według niej w 1500 roku prawosławni mnisi z Gródka postanowili znaleźć dla siebie nowe, bardziej ustronne miejsce. Zbudowali drewniany krzyż i puścili go z nurtem rzeki Supraśl. Zdając się na wolę Boga, postanowili osiedlić się tam, gdzie krzyż się zatrzyma. Choć nikt nie potrafi powiedzieć, ile w tej opowieści jest prawdy, faktem jest, że Supraśl założyli właśnie mnisi, którzy zakładając tu swój klasztor, zapoczątkowali historię miasta. I to właśnie okazały monaster, czyli zespół klasztorny bazylianów, wita każdego, kto wjeżdża do Supraśla. To jego najcenniejszy i najpiękniejszy zabytek. Dziś oprócz podziwiania wnętrza monasteru, turyści mogą odwiedzić także Muzeum Ikon, które mieści się w budynku dawnego pałacu archimandrytów. Ale to nie jedyne muzeum mieszczące się w klasztornych murach. W klasztorze supraskim na terenie monasteru znajduje się Muzeum Sztuki Drukarskiej i Papiernictwa. To muzeum wyjątkowe, przede wszystkim dlatego, że praktycznie każdy eksponat, który tu znajdziecie, jest nie tylko świetnie zachowany, ale również działa, a wręcz jest cały czas używany. Pracownicy muzeum na niektórych maszynach liczących nawet kilkaset lat stale drukują pamiątki turystom, nadruki na torby czy notesy. Wy również możecie się przekonać i sami sprawdzić, na czym polega sztuka drukarska. Zapraszam! Muzeum mieści się w przepięknych wnętrzach klasztoru supraskiego, ponieważ to właśnie tu, pod koniec XVII wieku, ojcowie bazylianie uruchomili unicką drukarnię, a kilkanaście lat później także młyn papierniczy na rzece Supraśl. Ekspozycja muzealna to m.in. maszyny drukarskie, z których najstarsza ma ponad 200 lat, repliki prac drukarskich czy niemiecki tygiel drukarski. Pracownicy muzeum prezentują różnorakie techniki druku, litografię, miedzioryt czy druk offsetowy. Odwiedzający muzeum mogą sami wykonać kartkę papieru, czy tak jak ja, napędzić maszynę drukarską.
Supraśl ze swoim prowincjonalnym, spokojnym rytmem to miejsce idealne, by wyrwać się z zatłoczonego miasta. Spacer po jego głównej ulicy, szczególnie gdy nie ma tu wielu turystów, pozwala nam poczuć się jak na planie filmu U Pana Boga za piecem, którego przecież Supraśl był miejscem akcji. Całe miasteczko jest niczym z obrazka, ale jeśli mamy ochotę wręcz dotknąć kultury i sztuki, warto zboczyć nieco z głównej ulicy i odwiedzić słynny Teatr Wierszalin czy odrestaurowany Dom Ludowy. Podróż do Supraśla to też podróż do krainy smaków. Smaków regionu, smaków Puszczy Gnieszyńskiej, niekiedy aż zaskakujących w swojej prostocie. Anna Wojtecka, prowadząca restaurację zielarską Zajma, z nawet najbardziej tradycyjnego podlaskiego dania, tworzy prawdziwe dzieła sztuki, a miejsce, do którego zaprasza swoich gości, otula ciepłem i przyjazną atmosferą. Jesteśmy w wyjątkowym miejscu restauracji Zajma w Supraślu, która oprócz tego, że serwuje jedzenie przepyszne, serwuje jedzenie również piękne. Ale Supraśl to nie tylko miejsce turystyczne, ale właśnie też takie smakiem słynące. Tak mi się wydaje, że jak wyruszamy do Supraśla, to również w poszukiwaniu smaków. Smaków Supraśla, smaków Podlasia, smaków Puszczy Gnieszyńskiej. Jakie to są smaki, te tutaj królujące w Supraślu, po które przyjeżdżają głodni turyści? Ach, my jesteśmy bardzo wieloraki, gdyż mamy tutaj kuchnię podlaską typowo, czyli pojawia się babka i kiszka, również kartacze, z tego słyniemy, ale pojawia się też kuchnia tatarska. I tak naprawdę restauracje, które się tutaj zgromadziły, każda z nich robi swoje. Mamy jarzębinkę, która jest od babki i kartaczy, tutaj okazjonalnie pojawia się na stole babka, natomiast my jej nie podajemy, dlatego że są fachowcy, którzy robią to najlepiej. Mamy tatarynkę, która słynie z kuchni tatarskiej i turyści uwielbiają Alinę, która po prostu wita gości. Mamy spiżarnię smaków, która gości głównie mięsnie. Pojawiają się żeberka, pojawia się golonka wybitna, na którą zapraszam bardzo, no i pierogi, Ela tam czyni cuda. Magików od gotowania w Supraślu jest pełno i każdy robi to z pasją. Jest też Łukaszówka, jest 5 dębów, które otwiera się okazjonalnie i ja sama osobiście tam lecę. Mamy prowincję, także tu jest miejsc wiele, w których można popróbować. Pojawia się też na rynku Bohema, także są miejsca, które warto zobaczyć. I tak naprawdę kulinarnie można sobie zrobić taką mapę, że jednego dnia jest się tu, drugiego tu i tak naprawdę te dania zupełnie się nie powielają i wszędzie pojawia się coś innego. Mieszkańcy regionu wiedzą, znają te smaki podlaskie i wiedzą, z czego ta kuchnia choćby tutaj w Supraślu słynie, ale mieszkańcy innych regionów Polski, gdybyśmy im tak mieli pokrótce powiedzieć, co jest najbardziej rozpoznawalnym takim elementem na tutaj supraskim, puszczańskim Słuchajcie, stole. Supraś i Podlasie ziemniakiem stoi i tego się nie da oszukać. I możemy robić wariacje na temat, tak jak na stole pojawia się u nas torcik z placków ziemniaczanych, ale głównie to jest jednak babka, kiszka, kartacze, no i placki ziemniaczane. I tego, choćbyśmy kombinowali oczywiście pierogi, to i tak turyści, pierwsze co słyszymy przy wejściu, a kartacze są? Dlaczego ziemniak? Jaki ziemniak ma w historii zakorzenienie, jeśli chodzi o podlaską kuchnię? Och, tu on jest od wieków i tak naprawdę jest niewyparty. No i przede wszystkim był tani, to miało znaczenie. Jest ogólnie dostępny, ale też mało kto wie, że ziemniaków jest wiele, ale to wiele gatunków. I mamy tutaj świetnych ludzi, którzy zajmują się uprawianiem ziemniaków i swoich dostawców lokalnych. Także ten ziemniak tutaj rządzi. A jako, że rządziło też rolnictwo, to tak, był to produkt najbardziej dostępny. I tani, i tani. I tak naprawdę każdy turysta obligatoryjnie zasiada do stołu przy babce, kiszce, kartaczu. To musi być to zdecydowanie. No i rosół z kołdunami. I tutaj się pojawia wyścig, bo kołdunę można robić wielorako. No i fajnie jest spróbować naszych kołdunów, które na przykład my serwujemy w Zajmie, ale tatarynka i kuchnia tatarska ma zupełnie inne smaki. Ten rosół z kołdunami tam smakuje zupełnie inaczej. U nas pojawiały się zioła, tam są zupełnie inne przyprawy i ta kuchnia tatarska rządzi się własnymi smakami tak naprawdę. No właśnie a propos przypraw, bo u Ciebie są zioła, są kwiaty, ale mimo wszystko te wszystkie dania mają swój jakiś taki smakowy wyraz. Jakie zioła królują w tej naszej właśnie tutaj regionalnej kuchni? Tak naprawdę pojawiają się tu wszystkie hizopy, czyli oczyszczacze, czyli majeranek, tymianek, oregano. Czyli zdrowo. Zdrowo, zdrowo. Przede wszystkim
To nic, żobiemy się babką babcie, albo kiszką, ale zdrowo. Nasze babcie od zawsze dodawały też właśnie te zioła po to, żeby te wszystkie potrawy były lekkostrawne. Więc kult dalej trwa, wszyscy dodajemy. Ja powiększam to orosu z werbeny. Werbena w ogóle ma jeszcze swoje dodatkowe właściwości smakowe, podbijające. I tych ziół na talerzu uświadczy się wiele. U nas jest to haber, ale gdzie indziej właśnie jest to świeża gałązka tymianku, oregano, liść laurowy rządzi. Także wszystko to, co mamy w ogrodach, znajduje się na supraskich talerzach. Aniu, restauracja Zajma mieści się w samym centrum dziś Supraśla. Już niebawem będzie nadal w centrum, ale nieco w innym miejscu, które myślę niejednego turystę zaskoczy jeszcze bardziej. Czy możesz na zakończenie kilka słów o tym powiedzieć i zaprosić pewnie naszych widzów poszukujących wspaniałych smaków i pięknych wizualnie na talerzu? Mamy tę przyjemność, że możemy Państwa zaprosić do Akademii Supraskiej. Tworzymy nowy, piękny projekt w pięknych przestrzeniach z najładniejszym widokiem w całym Supraślu. Nie będziemy już Zajmą, nazwy jeszcze nie zdradzę, bo tak naprawdę czekam sama na to, co się wydarzy. Także na pewno nas znajdziecie z jakimś ziołowym dodatkiem. Czy to będą łąki, czy też zioła, ale będziemy 800 metrów dalej od Zajmy, także serdecznie zapraszam. No to ja Ci dziękuję za tą smaczną opowieść w takim razie. A jeszcze smacznego! No ja już się nie mogę doczekać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Partnerem programu jest Nord Auto, autoryzowany dealer i serwis Jaguara i Land Rovera w Białymstoku.